Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny upamiętnia wizytę, jaką Najświętsza Maryja Panna złożyła świętej Elżbiecie w górach około 10 km na zachód od Jerozolimy. Maryja wybrała się w drogę natychmiast, kiedy anioł Gabriel powiedział jej, że święta Elżbieta jest brzemienna. Święto zostało ustanowione w roku 1389 przez Ojca Świętego Urbana VI na cześć zakończenia schizmy zachodniej. Włączono je do kalendarza rzymskiego pod datą 2 lipca, a więc w dniu, w którym Franciszkanie obchodzili je uroczyście już od roku 1263. Obecnie zostało przesunięte na ostatni dzień maja, pomiędzy uroczystością zwiastowania a narodzinami świętego Jana Chrzciciela, co lepiej odpowiada chronologii zawartej w Ewangelii. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Ojcze, posłuszna Twojemu głosowi dziewica Maryja, nosząca w sobie Twojego syna, odwiedziła świętą Elżbietę. Spraw, abyśmy zawsze podążali za głosem Ducha Świętego wraz ze świętą Elżbietą chwalili Cię wiecznie w niebie. Gdzie Ty żyjesz i królujesz? Na wieki wieków. Amen.